Kiedy byłem ostatnio na spotkaniu w Warce, podeszła do mnie pani prowadząca lokalny portal i mówi: proszę pana, co to się szykuje w tym Parlamencie Europejskim? Czy oni zamierzają ocenzurować internet? No i tak odpowiedziałem w zasadzie, no nie, no chyba nikt nie zgłupiał na tyle, żeby wprowadzać podatki od linków, żeby wprowadzać ograniczenie dzielenia się informacjami, ale Parlament Europejski jednym głosem przyjął właśnie tego rodzaju rozwiązania. Jak pisze Komputer Świat, jest właśnie podatek od linków, tak przeciwnicy tego przepisu to nazywają, jest prawo, które oznacza konieczność zapłaty serwisowi, z którego pochodzi treść, kiedy podaje się to w linkach w mediach społecznościowych. To Facebooki można zamknąć, wykopy można zamknąć, Twittery można zamknąć internet, jaki znamy. Czy Parlament Europejski oszalał? Nie, Parlament Europejski wprowadza cenzurę, nie po raz pierwszy. To, że trzeba będzie płacić za linki, nawet jak instytucja, z której bierzemy ten link, nie chce pieniędzy, to będziemy mieli obowiązek im zapłacić. Chodzi o to, że wymykają się media im spod kontroli. Potrafili sprzedać swoją propagandę, a teraz widzą, że są jakieś siatki w internecie i trzeba ludziom przymknąć gębę. To samo robił Jaruzelski, to samo robił Stalin, to samo robi kołchoz europejski w tej chwili. No, trzeba się bronić na różne sposoby. Będziemy rozrzucać znowu ulotki, proszę pana. No albo może powiedzmy stąd w imieniu wszystkich, którzy używają internetu, ludzie, trzeba się przeciwko temu zbuntować. Przecież to jest jakiś kretynizm. Wyszliśmy na ulicę, kiedy było ACTA. No może trzeba wyjść na ulicę w tej chwili i powiedzieć: tu się puknijcie, internet chcecie ludziom zabierać. Racho, nielegancki dziennikarz nawołuje do ulicznej burdy. No ale jak? No przecież to się w głowie nie mieści, no. To ja jestem od precz z komuną, wszyscy won, wyjdźmy na ulicę i obalmy ten system, a teraz pan jeszcze? No nie, no internety chcą nam zabrać, no już bez przesady. Proszę pana, i to jest poważne działanie z ich strony, nie skończy się na tym, jeżeli nie uda się im uchwalić tych przepisów, za chwilę będą następne, więc trzeba na nich patrzeć uważnie. No to patrzymy w takim razie, reszta w internecie, dziękujemy bardzo widzom, minęła 20, panie Wojciechu, do zobaczenia.